się podobają tamte dżinsy. Popatrz na te rurki, musisz je mieć. 300? No nie sądzę. Na pewno można je dostać taniej w internetach. Sprawdźmy. Nie została ci jakaś kasa z urodzin? Powinno starczyć na parę. Nie, nie mam tyle. Widziałaś to? Wyglądasz jak moja babcia, lol. Jaka chamska. Wiem, a mówiła, że fajna fryzura. Jest zazdrosna, bo jesteś ładniejsza. Nie daj się, napisz jej coś. Tylko nie wiem co. Chcesz, żeby wszyscy myśleli, że jesteś mięczakiem? Wykorzystają to. Pokaż, gdzie jej miejsce. Naprawdę? Co powinnam odpowiedzieć? Daj, ja to zrobię. Nie sądzisz, że trochę za ostro? Ona zwykle jest naprawdę miła. Jeśli chcesz dać po sobie jechać, twoja sprawa, ale ja bym odpisała. Dziewczynki, nie jesteście głodne? Nie, mamo, przeszkadzasz. Ach, słucham? Przyniosłam ci pranie. Następnym razem nie będę się fatygować. Co się z wami dzieje? Nic. Przyjaciółka nie pisałaby takich rzeczy. A co napisała? Mamo, czy to nie jest straszne? Kochanie, myślę, że może trochę przesadzasz. Zaraz jej coś odpowiem. To tylko podgrzeje atmosferę. Może ona tylko żartowała. A jeśli to nie żart? Soniu, to twoja przyjaciółka, więc sama znasz ją najlepiej. Moim zdaniem wyglądasz uroczo na tym zdjęciu. Mamo, weź! No chodź, komentarz gotowy do wrzucenia. Nad czym tu się zastanawiać? Tylko mi nie mów, że się boisz. Nie boję się. To na co czekasz? Na co czekam? Nie chcę, żeby inni myśleli, że jestem słaba. To tylko jedno kliknięcie. Ale co będzie potem?